Witam Państwa bardzo serdecznie. Rozmowa niezależna, Katarzyna Głyska-Hejke, a dziś Państwa i moim gościem jest pan poseł Joachim Brudziński. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Panie pośle, 14 marca pan prezes Jarosław Kaczyński na ten dzień zapowiedział w Warszawie dużą demonstrację. Proszę powiedzieć, jaka jest idea w ogóle tego marszu, tak? Bo to będzie to w formie marszu protestu. Tak, będzie to marsz protestu, będziemy protestować przeciwko temu rządowi, temu premierowi i tym pomysłom, które ta ekipa, nie od 100 dni, bo tak próbuje się wmówić opinii publicznej Polakom, że oto ten rząd raptem jest od 100 dni i dajmy jeszcze czas na to, aby mógł ruszyć z kopyta do pracy. Ten rząd pełni swoją funkcję, ten premier i ci ministrowie w większości pełnią swoją funkcję już od ponad 1500 dni. Jest to kolejna kadencja Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska i kolejne lata kompromitacji, upokorzeń i no, powiem krzyża pańskiego dla tych, którzy są najdotkliwiej dotknięci rządami tychże polityków, czyli między innymi dla emerytów, rencistów, ludzi chorych, ludzi wykluczonych. I ten marsz protestu jest marszem protestu przeciwko kolejnej akcji wymierzonej w osoby najbardziej dotknięte transformacją ustrojową, czyli wobec przyszłych emerytów. Będziemy protestować przeciwko pomysłowi zrównania wieku emerytalnego zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet, z tym, że dla kobiet oznacza to wydłużenie czasu pracy o lat 7, czyli ten pomysł, aby mężczyźni i kobiety przechodzili na emeryturę w wieku 67 lat. Prawo i Sprawiedliwość, jak sądzę, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, ale większość obywateli, bo ponad 85% Polaków jest przeciwne wydłużaniu wieku emerytalnego, będziemy chcieli zaprotestować, bo ta władza, ten premier liczy się tylko i wyłącznie z protestem zorganizowanych obywateli. Mówił o tym Jarosław Kaczyński na potrzeby wywiadu dla tygodnika Solidarność. Będziemy o tym mówić również przy okazji tego naszego zgromadzenia. Mam nadzieję, że telewidzowie telewizji niezależnej zechcą licznie na tym marszu się stawić, bo będziemy również protestować przeciwko tym wszystkim działaniom, które ta ekipa, ten premier i ten rząd wymierzają wobec obywateli. Chociaż to jest właśnie największy paradoks, że partia, która ma w nazwie, że jest partią obywatelską, jest tak naprawdę partią bojącą się właśnie obywateli. Pan już przed chwilą powiedział, jakby zacytował słowa pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, ale tak naprawdę PiS mówi o tym dość często, że Platforma Obywatelska nie liczy się z głosami posłów opozycji, tak? Na przykład ministrowie nie odpowiadają na niewygodne interpelacje, zapytania i bardzo często w Sejmie no, obserwujemy, być może obywatele mają mniejszą możliwość obserwowania, ale my dziennikarze obserwujemy, no, że tak naprawdę opozycja jest pozbawiana prawa głosu. Tak to de facto do tego się sprowadza. Czyli, że tak naprawdę, żeby dziś w Polsce coś uzyskać, trzeba zgromadzić, wyprowadzić tłumy na ulicy. Czy tak jest? Dokładnie. Tylko to działa, te tłumy protestujących, które no powiedzmy źle wyglądają wobec kampanii PR-owej rządu, to tylko to działa na Donalda Tuska? Ja tak jakby oddała istotę rzeczy, bo ten rząd jest rządem tylko PR-owym, marketingowym, mówiąc wprost propagandowym, który kieruje się z taką wydmuszką w dużej mierze medialną, która zajmuje się tylko i wyłącznie tym, jak zarządzać informacją na zewnątrz. To znaczy nie ma żadnego dialogu wewnątrz, chociażby parlamentu. Dam prosty przykład. Niedawno głosowaliśmy budżet na kolejny rok. Po raz kolejny za tej ekipy, tej koalicji, tego premiera wszystkie, ale podkreślam to, wszystkie poprawki zgłoszone przez opozycję zostały odrzucone. Więc to mamy do czynienia z pewnego rodzaju miękką putinadą. No inaczej... Ale jak pan to obserwował? Czy to było odrzucanie takie z automatu? Tak, że po prostu jest to poprawka opozycji, więc oczywiście. Do widzenia i w ogóle oczywiście. Nikt się nie zastanawia, czy tam jest coś czy sensownego jest w niej, czy nie? No zawsze, ilekroć na przestrzeni po 89 roku, nawet jak rządzili komuniści, to jednak był tam pewien element jakiejś racjonalności wynikającej chociażby z pewnych, no powiem wprost, partykularyzmów regionalnych. Ale przecież Polska to są właśnie regiony. Nie można patrzeć na Polskę przez pryzmat rachunków
londyńskiego bakałarza, myślę tutaj o Rostowskim, który najpierw nas zadłużył na 300 miliardów złotych, a teraz bezrozumnie na gwałt szuka oszczędności, wywracając do góry nogami na przykład budżety samorządów, zmuszając de facto samorządy do likwidacji szkół, likwidacji pomocy społecznej, bo coraz więcej obowiązków zrzuca się na ramiony samorządów po to, żeby dławić na potrzeby takiej brukselskiej statystyki i brukselskiej sprawozdawczości, żeby to właśnie dobrze w tych słupkach się zgadzało, chować deficyt państwa, stosować tak zwaną kreatywną księgowość, ale za tym idą konkretne dramaty. Idą chociażby, wie pani, ja nie chciałbym wykorzystywać jakiejkolwiek tragedii do celów stricte politycznych, ale na przykład to, co się w ostatnich dniach przez Polskę przetoczyło. Cała dyskusja związana z infrastrukturą kolejową po tym tragicznym wydarzeniu, jakim było zdarzenie się tych dwóch pociągów. Jak wsłuchiwałem się w pierwsze komentarze dziennikarzy w stacjach, jak mówi Wajda, zaprzyjaźnionych z tym rządem i z Platformą Obywatelską, to wyprzedzająco niektóre dziennikarki, niektórzy dziennikarze mówili, ale nie mieszajmy do tego polityki, to jest taki cmentarny czy turpistyczny styl uprawiania polityki, prawda, że próbuje się tutaj obarczać rządzących za tę tragedię. Jestem daleki od tego, żeby kogokolwiek z imienia i nazwiska obarczać odpowiedzialnością za tę tragedię, ale polityka ma to do siebie, że ponosi się odpowiedzialność za decyzję. To jednak z powodem olbrzymich zapóźnień w inwestycje infrastrukturalne na kolei jest konkretna decyzja polityczna. Jest decyzja polityczna pani minister Binkowskiej, pana ministra Rostowskiego, pana ministra wcześniej Grabarczyka, teraz Nowaka, no i oczywiście tego, który spina to wszystko, czyli Donalda Tuska, który uznał, że w ramach projektu Infrastruktura i Środowisko, ponieważ zorientowali się, że są tak duże opóźnienia i nie będzie można tej puli pieniędzy w ramach tego projektu, tych środków unijnych skierować na modernizację kolei, no to właśnie, a to przerzucamy to na drogi. Drogi jak wyglądają, to każdy, kto tymi drogami się porusza, to wie. Sypią się te jeszcze niewybudowane autostrady. Są budowane najdrożej na świecie bez mała, bo są, kilometr autostrady w Polsce jest droższy niż kilometr autostrady drążony w litej skale pod fiordem norweskim, czy budowany w wysokich Alpach, w krajach, w Austrii, we Francji, czy we Włoszech. Ale i tak się to już rozsypuje, już pękają. Dobrze, no ale ja się zaprzeczam, bo zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo to, co pan mówi, to w zasadzie tak, no, myślę, że większość ludzi to wie. To znaczy, po pierwsze, jeździ po tych drogach, po drugie, wie, w jakim stanie są tabory kolejowe i jakby ma takie osobiste doświadczenie związane z tym totalnym chaosem, jaki panuje w tym kraju. Ale z drugiej strony zastanawiam się w takim razie, dlaczego to mimo wszystko tak słabo dociera. No, gdzie tu jest ten moment, w którym następuje jakieś takie przełożenie, że to, co czujemy i widzimy, to jakby nie potrafimy powiązać z decyzjami kogoś, bo przecież to są kogoś decyzje, to jest kogoś działalność. I tutaj przez te wszystkie ostatnie lata Tuskowi i jego doradcom wizerunkowym udawało się to, od czego wyszliśmy, czyli od tego przerostu formy nad treścią, czyli jakby komunikacja zewnętrzna. Bardzo sprawna medialna i marketingowa piana przysłaniała te problemy, o których mówimy. I teraz, czy to do ludzi dociera? Chcę wierzyć, że tak, bo chociażby obserwując tą aktywność społeczną, która została wyzwolona przy okazji tej kompromitacji Tuska, który wyrwał się przed szereg, podpisując porozumienie ACTA, przymuszając panią ambasador w Japonii do podpisania tego porozumienia, i nagle został zaskoczony właśnie tym społecznym, obywatelskim nieposłuszeństwem wyrażonym na ulicach. To wszystko, co udaje się dzięki takim mediom jak Gazeta Polska, Gazeta Polska Codziennie, co udaje się temu ruchowi, który został społecznemu pobudzony tragicznymi wydarzeniami 10 kwietnia, te tysiące ludzi w każde kolejne miesięcznice. Właśnie nie wiem, czy to nie jest geneza tego przebudzenia. Mam nadzieję. To jest świetny tytuł filmu Asi Lichockiej, ale on jest chyba bardzo trafną też diagnozą tego, co się stało, bo to jest chyba właśnie od tego momentu w
Polsce ludzie zaczęli mieć policzyli odwagę się, i chęć wychodzenia też na ulicę, oczywiście, tak? Czy te marsze pamięci co miesiąc, to był jakiś taki moment zapalny i to, że udało się je utrzymać, być może wiele osób przekonało do tego, że warto mieć własne zdanie i warto je wypowiedzieć. Pani redaktor, po raz pierwszy, po objęciu władzy przez Platformę Obywatelską, ludzie zdali sobie sprawę z tego, jak byli okłamywani, jak byli manipulowani właśnie po 10 kwietnia, kiedy nagle okazało się, że są zdjęcia pary prezydenckiej, na których prezydent Lech Kaczyński jest sympatyczny, jest uśmiechnięty, jest ciepłym, takim jakim naprawdę był człowiekiem. Kiedy okazało się, że pani Maria Kaczyńska jest świetnie wykształconą, niezwykle pogodną, radosną, dobrą i mądrą kobietą. Kiedy okazało się, że ludzie... Największym paradoksem, który mnie uderzył kiedyś przy okazji publikacji pewnych badań, było to, że ludzie uznawali w Polsce, Polacy uznawali, że osobą w konfrontacji Lech Kaczyński, profesor prawa, znakomity prawnik, osoba, która zdążyła w swoim życiu być ministrem sprawiedliwości, niezwykle skutecznym, zdążyła być prezesem Najwyższej Izby Kontroli, zdążyła habilitować się na jednym z lepszych wydziałów prawa i był jednym z najlepszych w Polsce specjalistów od prawa pracy. Tak naprawdę twórca i osoba spinająca przez wiele lat fenomen nie tylko w Polsce, ale na skalę światową, jakim był największy ruch społeczny, czyli NSZZ Solidarność, jako wiceprzewodniczący Solidarności. A z drugiej strony Donald Tusk, miłośnik cygar, piłki, dobrego wina i kompanii Mirosława tenisa Drzewieckiego. Ostatnio tenisa. Mirosława Drzewieckiego, Grzegorza Schetyny. I dla Polaków, to było dla mnie olbrzymim zaskoczeniem, z tych badań wynikało, że osobą lepiej wykształconą jest magister historii Tusk, który w swoim życiu, zanim został wicemarszałkiem Senatu, no, imał się chociażby malowania kominów. Nie mam nic przeciwko ciężkiej pracy fizycznej. Nawet uważam, że to hartuje człowieka. No ale jeżeli zestawimy te dwie postacie, Lech Kaczyński, Donald Tusk, no to przecież jest to zestawienie tytana z... No, ze sprawnym, no ale jednak byle jakim politykiem. A dla ludzi, dzięki właśnie takiej medialnej otoczce, tej no użyję może takiego słowa jak medialna wazelina, wylewana no hektolitrami pod adresem Tuska, udało się stworzyć właśnie taki czarny obraz Lecha Kaczyńskiego i ludzie odbierali, że no lepiej wykształconym jest tenże magister historii, a nie profesor prawa pracy. I teraz ludzie po 10 kwietnia, po tej tragedii, zobaczyli, że byli okłamywani, że byli oszukiwani. Ma pani 100% racji, że tak naprawdę to przebudzenie, to celny tytuł pani redaktor Lichockiej tego filmu, tylko też, no, on jest dostępny dzięki wam, dzięki mediom, no tak naprawdę telewizja publiczna nie jest zainteresowana, nie jest zainteresowana takimi telewizja, produkcjami. No tak, aresztuje film o Jaruzelu, o Jaruzelskim, natomiast chętnie wpuszcza do swojego studia satanistów drących Pismo Święte, obrażających uczucia religijne milionów Polaków. No i płaci im spore honorarium, no, czy chociażby, to też trzeba powiedzieć. Czy chociażby to, czym dzięki Gazecie Polskiej dowiedzieliśmy się wczoraj, jakie honoraria Lienas, no przecież też utrzymujemy telewizję publiczną, kosztuje program pana i sam pan Tomasz Lis. Ale no, podsumowując, ludzie się zobaczyli, policzyli, stwierdzili, byliśmy okłamywani. Oczywiście stłamszono to momentalnie, odsyłam jakby do kolejnego znakomitego filmu pani redaktor Stankiewicz Krzyż, jak w sposób bardzo świadomy Komorowski rozpętał tę histerię wokół krzyża, kiedy ludzi upadlano, ośmieszano, kiedy Miejska Straż Warszawy ochraniała de facto, wiemy to chociażby z informacji przekazanej przez dyscyplinarnie zwolnionego szefa Solidarności 80 w Straży Miejskiej Warszawy, kiedy wręcz zabezpieczali te hordy pijanej, niejednokrotnie pod wpływami narkotyków żuli, zwołanej przez Palikota, która atakowała ludzi modlących się w tym świętym miejscu dla Polaków. Po co? Po to, żeby to wszystko zohydzić, bo zarówno Komorowski, jak i Tusk, jak i ich no, poplecznicy, ci wszyscy, którzy nad nimi ten parasol ochronny rozpościerają z różnych środowisk, od byłych
funkcjonariuszy WSI przez duży biznes, stwierdzili, że to się im może wymknąć spod kontroli. Tak, że idzie za daleko. Że idzie za daleko. Ale mimo wszystko poszło. Poszło. Poszło i tutaj widzimy to i przy manifestacjach przeciwko ACTA, ale też w manifestacjach w obronie telewizji Trwam. Przychodzą nie setki ludzi, tylko już tysiące. Prawdopodobnie już nawet kilkanaście tysięcy. Dobrze, przypomnijmy w takim razie wszystkie dane techniczne. 14 marca, to jest środa, godzina 18 na placu Trzech Krzyży pod pomnikiem Witosa. Zbieramy się tam, w tym samym miejscu, gdzie zebraliśmy się 13 grudnia, kiedy ruszał Marsz Niepodległości i Solidarności. Też tysiące ludzi. Tysiące ludzi, oczywiście. Mam nadzieję, że będą nas dziesiątki tysięcy. Pójdziemy pod pałac, pod kancelarię premiera. Tam zabierze głos Jarosław Kaczyński i wyrazimy swój sprzeciw przede wszystkim wobec tych pomysłów, o których była mowa, czyli podniesienia wieku emerytalnego do 67 roku życia. Ci, którzy są miłośnikami cygar, piją dobre wino, oglądają sobie mecze w swoich gabinetach, rzeczywiście mogą czuć się pełni siły, do 67 roku życia mogą pracować, ale kasjerki w hipermarketach, nie, marynarze, rybacy, nauczyciele na pewno do 67 roku życia pracować nie mogą. Będziemy protestować również w obronie niezależności mediów, w obronie telewizji Trwam, będziemy protestować przeciwko tym pomysłom, które dzisiaj skutkują chociażby tak zwaną ustawą refundacyjną, która doprowadziła do tego, że leki niejednokrotnie ratujące życie z kilku złotych podskoczyły do kilkuset złotych. Osoby po przeszczepach, osoby walczące z olbrzymią tragedią, jaką jest choroba rak, poprzez chemioterapię dzisiaj za leki osłonowe muszą płacić po kilkaset złotych, bo taką ustawę przygotowała pani minister Kopacz, nagrodzona później stanowiskiem marszałka Sejmu za to. Również przeciwko takim decyzjom, takim poczynaniom jest ten Będziemy chcieli protestować i będziemy chcieli też się policzyć. Cieszy nas to, że mamy już w tej chwili wsparcie z kilku zarządów regionów Solidarności. Ten marsz popiera Solidarność Mazowiecka, wiemy o innych regionach, wiemy, że nie zabraknie stoczniowców z Gdańska, ode mnie ze Szczecina też wybierają się zarówno stoczniowcy, jak i mam nadzieję też marynarze polskiej żeglugi morskiej, ostatniego armatora, który też chce być, no, pozostać jako firma państwowa, a nie sprywatyzowana. Bądźmy tam, policzmy się, zaprotestujmy tych wszystkich, którzy wybierają się pociągiem na Węgry. Na Węgry. Staramy się w porozumieniu z organizatorami, tutaj z panem Ryszardem Kapuścińskim, tak to wszystko poustawiać, żeby można być Zdążyli. Żeby zdążyli. Dobrze, jednym słowem środa. 14 marca w środę o godzinie 18, plac Trzech Krzyży, ruszamy. Spod pomnika Witosa. Mam nadzieję, że będzie nas tam kilkadziesiąt tysięcy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Zapraszam na kolejne codzienne rozmowy niezależne. Do widzenia.